Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher. I nagle wiesz, ja bym wiesz, przyznała, nie widziałem, który mecz chodzi. Ja w tych czasach, gdzie było jeszcze mniej pieniędzy, to jeździłem do tych ośrodków czasowych, gdzie te łapki były. Uwaga, pytanie numer... Przecież prawie też szatnie w Kopenhadze, to już ty nie zwieszasz głowy, nie? Nie. Laufen. Ale ja jestem... nie lubię przegrywać. No ja jestem zupełnie spokojny. No zdaje się, muszę przegrać. Znając... Ile grało? Ale może się mylimy. Może nas porazi. No. Stawiamy, że to był Marek Cidko. Co na to komputer? Witam was wszystkich bardzo serdecznie. To jest piłkarski quiz pod napięciem. Jedyny taki program w internetach, chyba w całej galaktyce, w którym testujemy wiedzę piłkarską tych, którzy nie boją się przyjść do naszego studia i nie boją się prądu, ponieważ zadajemy pytania, oczekujemy odpowiedzi, ale jeśli ktoś źle odpowie na pytanie, wówczas razimy prądem o napięciu 220 voltów. Nie wiem, czy trzeba się bać tego prądu, czy nie. Za chwilę przetestujemy. A dzisiaj ze mną w studiu drużyna Etoto, Michał Pol, Roman Kołtoń. Witam serdecznie. Dobry. A przeciwko drużynie Etoto zagrają znany i lubiany Grzesiu Jędrzejewski Gabor. Dzień dobry. I pan spod Pruszkowa, jak tak powiedział. Pan Radek. Dzień dobry. Z Pruszkowa, Radek Majewski, piłkarz ekstraklasy, a teraz i ekstraklasy australijskiej. Tak zwane A-League Australia. A-League. Tak, jeszcze tam nie byłem, ale ponoć podpisałem. Ale podobno ekstra płacą. Ekstra płacą, no to tylko dlatego. Podobno. No i patrzyłem na te węże, te inne krokodyle i to też mnie zainteresowało. Czarne wdowy, bo tam pająki są przecież takie straszne. No i takie inne jeszcze. Ale piłką też się kierowałeś? Nie, właśnie o tym w ogóle nie myślałem. Ty możesz, nie wiem, czy to drużyna kontrakt. Jeszcze może. Kapitalna przygoda, ale rzeczywiście to już nie mówię, że zwierzęta tam, dziobaki, jakieś inne. Kangury jakich nie ma nigdzie indziej. Ale rzeczywiście insekty są straszne. Ja pamiętam, bo ja byłem na igrzyskach w Sydney w 2000 roku. Pierwsza rzecz, wychodzę z lotniska, z terminalu, oczywiście lot, tam nie wiem, 36 godzin między lądowaniem i tak dalej, wychodzę. Ja krótsze. A tu pierwsza rzecz, jaką widzę, to na szczęście rozgnieciona, ale słuchajcie, taka stonoga, gruba, po prostu myślę sobie, rany boskie. Takie ale oni mówili, że nie będzie tego. Nie będzie? No, nie. Ja podpisałem w kontrakcie, że właśnie tego nie ma żadnych robali. Mają tylko pilnować, tak, że mają patrzeć na te wszystkie rzeczy. Na szczęście centrum Sydney, no to... No tak, no to też mi się wydaje. Mam nadzieję, że tego nie będzie, albo nie będzie to tak widoczne. Ale wiesz, będziesz podnosił piłkę, zerknij, czy tam nie ma jakiegoś pająka. No będę zwracał na to. Ale ja już z kim nie rozmawiałem, to pytam, a ty się nie boisz insektów? A ja mówię, no jak się boję, no przecież nawet nie wiem, jak tam będzie tak naprawdę, ale chyba nie jest tak, że na przykład na światłach czerwone światło i krokuś, co stoi po jednej, po drugiej, co stoi koala, na przykład kangur i se idą. No chyba tak nie będzie, mi się wydaje, że to raczej peryferia. Na razie żyję chyba, tak, że chyba tak będzie, chyba nie będzie, no nie wiadomo. Nie będziesz chciał wracać, zobaczysz, Australia. Znaczy, słyszałem właśnie takie opinie, że jest wiele ludzi, którzy wyjechali tam i już nie chcą wracać, albo zmieniają tam gdzieś jakoś blisko wysepki, bo jest pięknie i że ludzie żyją strasznie wolno, na przykład, nie wiem, no, jak u nas w Polsce przepuszcza się kogoś, no to tam przepuszcza się 15 samochodów, nie? Jeżeli chodzi o drogę jakąś. To są na razie historyjki, że jak, nie wiem, nie na światłach, tylko jakoś pierwszeństwo komuś się daje, nie? No to tam ponoć czekasz, Dlaczego czekasz. Nie wracają, bo to ciągle czekają. I poczekali. Nie zdążyłem na samolot. To na razie tak, wiesz, ludzie mi opowiadali, ale to jest pewnie ja sam jakieś doznam jakiejś historii, nie? Bo to też dla mnie jakieś nowa przygoda, nowe ryzyko, można powiedzieć, piłkarskie też, bo no gdzie? No ja mówiłem ogólnie po Lechu, że będę coraz bliżej mieszkał. Wyprowadziłem się do Szczecina, a jestem z Pruszkowa, tak jak przedstawiony zostałem. No i teraz do Australii, no to też niedaleko, nie? Dalej się nie da. No dalej się nie da, no chyba dalej się nie da. Ale jako pierwszy będziesz świętował Sylwestra. To też brałem pod uwagę, no, że jest jakby zapis szybciej, kontrakcie. Zapis w kontrakcie, że wezmę sobie szybko, wiesz, szampana, jakieś coś się będzie wydarzy i potem zadzwonię do Polski. Albo nie, bo będę spał, bo to jest 8 godzin różnicy. Już mogę nie dać rady, no. Żeby dwa sylwestry. Ty lubisz kiedyś dwa sylwestry w jednego? Mogło tak być. Dwa w jednym są w sklepach, a to dwa sylwestry w jednym? Dwa w jednym?
tak czy inaczej. Będziemy czekali na... Będziemy czekali, ja wrzucę na Instastory i te inne takie jakieś sociale, że wiesz... Będziemy śledzić i obserwować. No zapraszam na te moje... A ja tu jeszcze muszę wspomnieć oczywiście, że jest z nami licencjonowany ratownik medyczny, Karol, tak? No właśnie, Karol, co z naszym Grzegorzem, który... Grzegorz wiecie, był... Właśnie. Witamy. Tak. Ratownik Karol medyczny, no bo tu rażenie prądem. I ten poprzedni, który zawsze był z nami, wybrał się na wycieczkę do Czernobyla, a propos podróży po świecie. Dawno temu? No, na fali serialu pojechał I, tam. I nie ma go teraz z nami. Nie wiemy, ale ma jakiś kontakt z nim? No, nie wiemy dokładnie. Nie chciałeś tam pograć? No nie miałem opcji, nie miałem propozycji. No. Bliżej by było trochę. No. Ale trochę bliżej. No. Albo może wiesz, no, może więcej stopów jest. Tu do Australii masz jeden w Dubaju i lecisz dalej. A tam może jest na przykład, wiesz, 6 stopów. No nie znam tej historii, wiesz. To dopiero chcę poznać to wszystko. Nie wszystko wiem. A to serial nie oglądałeś jeszcze? No nie, właśnie. Też pierwszy raz to słyszę. Będziesz leciał do Sydney, to sobie obejrzysz. No pewnie. Jeżeli będzie internet. Nie? Za chwilę zaczynamy, a ja jeszcze przypomnę, że po każdej kategorii będziemy mieć także pytania dla naszych widzów, którzy są z nami na czacie, więc oglądajcie nas bardzo uważnie i odpowiadajcie na pytania. Jesteście gotowi? Nie. Ja jestem, no trudno, ale... ja jestem spokojny z Romkiem. Rocco dał taki show, pokaz wiedzy tydzień temu, kiedy był w Franciszek Smuda, że w zasadzie... Te same pytania może kategorie. Będą. O, jestem niewyspany. No, przez te upały. Kawki tak. Nie było jeszcze? No właśnie nie. Halo, to prosimy tutaj. Może ktoś przyniesie kawunię? Ja wypiłem 6, ale też nie jestem gotowy. Tak czy inaczej zaczynamy. Ty, ale tak? my jesteśmy gotowi? Tak, nie. Bez testowego pytania? Australia. Myślę, że to coś może być. Bez testowego. O Pruszkowie i Australii będzie tylko. No to coś jest. Grzesiu emocji. Wcześniej ci to powiedział, jak trzeba używać przycisków. Był instruktor. Widziałem to, pamiętaj, że bierzemy jeden do chaty. To nie czekamy, tak? Nie mieszkamy razem. W Australii byś nie chciał zamieszkać. Jeden weźmie podstawkę, drugi... Tak, drugi puchar resztę. Dobra, tak jak kiedyś, bo szybka anegdota. Kiedyś mi opowiadał, dla kogo? Kiedyś mi opowiadał jeden z moich kolegów, były kadrowicz, że go zatrzymał patrol policji. No i tam, prawda, kombinowanie, no i tam go poznali. No i co tam może pan? No to dam wam dres. No i tam daje ten dres, no i policjanci mówią, no ale... Nas jest dwóch. On mówi, no to ty weźmiesz górę, a ty dół. A to do dresu. No to widzowie pytali, czy jesteś w swoich słynnych spodniach dresowych. Nie mogę tego powiedzieć. Ja widzę, ale nie krótki, powiem. Jestem krótki. Dobrze, to lecimy, panowie. Zwarcie gotowi? Czyli co, wciskamy, tak? Tak. Czy to weźmiesz mój? Weźmiesz turchę jak coś. Dobra. Macie 30 sekund na odpowiedź. My też wciskamy. Tylko jak wciśniesz, Jola skończy. Ty kończysz, tak? Tak? I od razu kończysz. Nie? I chyba, że wciśniesz, jak ja będę czytać, no to przestaję czytać mnie to pytanie. A no właśnie o to mi chodziło. Tak. Dobra, nauczycie się na pierwszej kategorii. Ulubiona kategoria chyba wszystkich. Ekstra klasa i reprezentacja Polski. No, pytanie nie. Od widza Jana z Aarhus. Jak nazywa się jedyny piłkarz ekstraklasy z ubiegłego sezonu? Zawodnik Arki Gdynia, który jako jedyny rozegrał każdą minutę w sezonie ligowym. Czyli wszystkie 37 meczów. No to weź ty mów. Paweł Steinbors, bramkarz? Komputer? Tak. A czemu mnie razi? Nie. Tak? Nie Steinbors? Tak czy nie? On, tak. Paweł Steinbors. Ale poraziło tak pro forma. Może to było testowe. Może teraz takie są zasady, że jak za dobrą odpowiedź jest rażenie, ale zmiany. Ja myślę, że od tych upałów komputer też trochę szaleje. Ty, demorażenie. Dobra, mamy ty. Demorażenie było. Nas satysfakcjonuje 1-0. Możemy już? Tak jest. Ale w zasadzie jesteśmy w stanie to przyjąć, jeżeli przy okazji jest rażenie za dobrą odpowiedź. Ale jak się obudzi od razu, to nie tylko 6 kaw, ale takie rażące. Nie, no już jestem gotowy, wiesz, no chyba właśnie tego potrzebowałem. Ale czekaj, 1-0 i na przykład teraz nikt nie odpowie, to jest koniec? Że możemy przez godzinę liczymy teraz. No to wciska jak najszybciej. Drugie pytanie. Pytanie od widza Bartka z Lipna. W meczu z jakim rywalem swoją reprezentacyjną karierę zakończył Artur Boruc? Czyli to... Ryzykujemy. Było pożegnanie. Takie... Pożegnanie było. Ale nie zupełnie... I teraz pół minuty, tak? Złap zegareczek, masz? No mam, dla ci 15. Czy... Na Narodowym było na pewno. Warszawie? Urugwaj. Tak. Jedziemy tak? Jedziemy. Urugwaj w Warszawie. Komputer?
Tak jest. Zielone i nie poraziło. On wtedy tylko 45 minut i zszedł. Brawo. Prawda? Tak. Długo schodził. Ale powiem, że ten mecz, niektóre mecze nie pamiętasz, bo to było 0-0 po bezbarwnej. Nie chciałem powiedzieć beznadziejnej, ale to było po bezbarwnej, beznadziejnej, nie? I taki mecz się... No nic się nie działo tam. Ale ten, tylko to pożegnanie ale Artura Boruca było chyba najciekawszym elementem. Ja pamiętam dokładnie, wchodząc to rzucił rękawice, to naprawdę fajne chwile. A do pożegnanie Jerzego Dudka, pamiętacie? O, to ja pamiętam. Stadion Krakowi z Luksemburgiem, tak? Nie pamiętam. Ja pamiętam Wasyra, bo akurat byłem. No to graliśmy... O, tylko że nie wiem, z kim graliśmy. I Basel. A, San Marino. Grałem w 87 przed Basel i nagle wszyscy tak pół na pół było, że wuuu i ja, tak. I nie było wiadomo w ogóle, czy to jest pożegnanie, czy zejście tego, czy ten, kto schodził, czy niezadowolenie kibiców. Tak, nikt nic nie wiedział. Bo to było San Marino. San Marino. Bo ja miałem wejść wcześniej, chwilę wcześniej. Tak. Ja miałem wejść, a wszedł Basel. Być może właśnie, nie wiem, czy ustawili to, czy wiedzieli, że to będzie jego pożegnanie. Ale takie najgorsze pożegnanie, jakie może być, nie? W ogóle nikt nie był zadowolony tak naprawdę na trybunach. Ani on sam nie wiedział, czy to jest pożegnanie. Ty, być może to nie jest też prawdziwa historia. Nie, ja pamiętam, bo to było po tej porażce z Ukrainą, więc kibice byli tak na... Tak, z Ukrainą 1-3 było, tak? Ja wróciłem, no to następne. No to ja wróciłem po chyba 3 albo 4 latach do kadry i fajnie, że to jest mój czas, że coś tam się wydarzy, nie? I przez 4 dni cały czas mieliśmy odprawę o lewym pomocniku z Ukrainy. On miał konoplianka. I mówi tak. Weźcie uważajcie, jak schodzi do środka, że na lewą. I tak, wiemy, cały czas będzie to samo, wiesz, nie ma problemu. W 11 2-0 on strzelił sztukę, w trzeciej zszedł do środka i dał. W 7 minucie było 2-0. Sebastian Benisz chyba tam tak, był na lewej. Pilnować, to może on właśnie nie ale nie, to słuchał właśnie... uważnie. Może tak, może co drugie spotkanie. Ale nie, no tak to też. Tak, z drugiej strony za krótko jest lewa, prawa to nie ma. Jest takie proste, nie? Też. Tak, to tak, mógł wiedzieć, tak? Konopianka tak. Zajdzie i strzeli. No, co prawda 3 dni było mówione, ale wiesz, to też. Taki powrót miałem. To też mi się przypomniało. Taki powrót miałem do kadry. Nie ugruntowało się w głowie. No cóż, no to kolejne pytanie teraz. Ekstraklasa i reprezentacja Polski. Pytanie od widza Michała z Warszawy. Który obcokrajowiec został sprzedany z Ekstraklasy za najwyższą kwotę w historii? Ale ty pytanie. Polaka to znam. Polak to tak. To ryzykować? Polaka. Mhm. Wiesz co, jeszcze taki jeden. Słuchaj. Wcisnę. Kurczę. On coś mi się kojarzy, że Andrzej Duda. Poczekaj, no to nie? Może nie. No tam, może tak. Do Herty Berlin. No, tak 4,5 miliona? Nie? A, ty. No, z innego, żeśmy obcokrajowca chyba nie sprzedali. Bardzo ciężko jest za duże pieniądze, bo wszyscy Prijowicz, Nikolic, wszyscy mniej kosztowali. O Dzidziofoe mniej. To jest Lecha Rudniewski, ale mniej kosztował. Kończy się czas? 3, chyba 2, coś takiego. Dobra, to ryzykujemy. Zaryzykujemy Andrzejem Duda. Andrzej Duda, tak? Komputer? Yes! Andrzejek do Herty. No dobra, czekaj, dobra, to ja tę historię zaczynam do siebie. Bo było paru lepszych od niego. No, według Transfermarkt za 4... Krótki za 4, kontrakt podpisany, menedżer coś tam 20. Zawsze, nie? A Andrzej Duda pewnie miał dłuższy kontrakt, można było potargować się z tą Hertą, nie? No tak, ja to nawet w ogóle... To ty miałeś odpowiadać na takie. No on tam nie grał na początku. Jeszcze nie z naski właśnie. On tam nie grał od razu, on tam czekał, że miał operację kolana, bo czekał w Legii na tę operację, nie było. W tym sezonie miał kilka takich meczów, że Bundesliga oczarowana, nie? Trzeba przyznać, że talent ma chłopak. No radzi sobie, no. W tym sezonie ale wcześniej miał też do Interu bodajże przejść, co mu też ten transfer jakoś na ostatnie proste się... Może dobrze, że nie poszedł, bo... Na pewno w Hercie łatwiej mu było. Może jeszcze pójdzie, zobaczymy. Kolejne pytanie, 2-1. Daj jakieś łatwiejsze, co rzeszaj się. Dobra, od tej pory już teraz jestem. Bo ja nie wiem, czy łatwiejsze. Wspominałeś o pytaniach jedziesz. Od Jarosława z Kalisza. Jest teraz. Radek nie wie. Sam gościu zawsze zadaje pytania? Tak. I nie, ale zadaje dużo i trudne. A nie zmienia, znaczy zmienia pytania. Tak? Zmienia niestety zmienia. Dla nas. Pytania tak zwane killery. Dobrze. Jurki. Killery. Ten zespół trzykrotnie w XXI wieku awansował do Ekstraklasy. I za każdym razem w jego barwach występował Krzysztof Sobieraj. Co to jest za drużyna? To może być podchwytliwe, wiesz? Co? To jest bardzo podchwytliwe. Ale... To ja się mówię, czy nie pomogę. Ja czy... Nic, nie? Z muzyki tylko. Z muzyki. A muzyki i znani piosenkarze. Prowadzimy. To samo. Dobra, ryzykujemy. Ryzykujemy. Arka Gdynia.
Komputer? To był właśnie podchwytliwy. Co ty gadasz? Naprawdę? Co to jest za drużyna? Tak, Oraz kolejne pytanie o Arkę i... Tak, Krzysiu Sobieraj awansował w latach 2005, 2008 i 2016. Ja też nie, tak szukałem. Nie, no to, no dobra, to wiedziałem. Ale już wiedziałem. Pamiętam, nie, że biografii polskich ligowców. Jeszcze była podpowiedź. I poza Jarek Skalisza, Arka, Pruszko, Arka, tak. Biografii polskich ligowców. Nie da rady, tak. Wiesz, że możesz ściskać czasami. Który to jest? To? Czy te górne? Ten największy. Ostatnie pytanie w tej kategorii. 3-1. Ale ja to wiedziałem, tak. Pytanie od widza Rafała z Rakowa koło Rypina. Który zawodnik jako ostatni przed Robertem Lewandowskim zdobył minimum 3 gole w jednym meczu reprezentacji Polski? Powinniśmy wiedzieć, co. No, trzeba kombinować, jaki pewnie był najwyższy wynik jakiegoś meczu reprezentacji i tam szukać strzelca. Nie, dobra. Ebi Smolarek. A, no tak. Komputer? No. Ebi Smolarek. 10-0 z San Marino i wtedy zdobył 4 gole. Co, światło zgasło? To? Nie, to z Kazachstanem. Z Kazachstanem, a San Marino nie. Pamiętasz? No w Kielcach było, światło nie zgasło? Nie, z Kazachstanem zgasło. Z Kazachstanem na Łazienkowski zgasło przy 0-0. I potem się i potem nagle ożywili. Nastąpiła reaktywacja. A to chyba było nie dobre. Było z 20 minut tego oświetlenia, nie? Sytuacja. No połowa wyszła na a jakieś kiełbaski. A później słynne zdjęcie jest, co dajecie czasami w przeglądzie. Bobo Kaczmarek jak całujący w piersi. Ale wiesz, że on mówi, że on się, że on... Co? Zrobiliśmy zdjęcie, że całował w rękę po tym zwycięstwie Benhakera, a Bobo twierdził, że on, się poślizgnął i padając chwycił za rękę. I to jest tak przyjęcie, gdzie on się poślizgnął i żeby nie wywrócić się, chwycił go za rękę. Czyli nie całował tego sygnetu? Nie, nie. Twierdzi, że nie. Ale... Akcja ratunkowa. Nie, to może wiesz. Ściemnie, że nie. To teraz wiemy, jaki był backstage. Ale Bobo mógłby wystąpić w Quizie. Polska Liga by nas tu zmiażdżył. W tej kategorii tak, a w innych byśmy się... Ty, ale ja nie wiedziałem odpowiedzi, tylko wy byliście lepsi, szybsi, tak? Czyli to się liczy. No refleks, Radek. Ty to wszystko wiesz, ale refleks. Trzymaj cały czas. Niech mnie prądzi od tej pory. Dobra. Jesteśmy za tym. Dobra, jedziemy. Ale teraz chwila przerwy, bo mamy pytanie dla widzów. Jedziesz. Też możecie odpowiadać, ale tak, dajemy sobie 20 sekund przerwy, żeby na czacie wszyscy zdążyli sobie odpowiedzieć. Uwaga, uwaga. W najwyższej polskiej klasie rozgrywkowej przez 4 sezony w latach 1986-1990 obowiązywała nietypowa punktacja. Ile punktów otrzymywała drużyna za zwycięstwo minimum 3 bramkami? Fajne to było. Byłem na paru meczach. 86. To ty, Radek, jesteś w stanie się zrozumieć. No się rodziłem. Jak walone były wtedy w tych meczach. Może oglądałem te czasy. Mecz, ale się szczególnie, że drużyna, która przegrywała... Miała minusowy punkt. Mhm. No. Więc tutaj... Jeszcze dodatki, o jeż. Takie rzeczy możliwości były. Manipulacji. Ile to lat trwało, wiecie? Bo już nie pamiętam? Cztery sezony, lata. Od 86 do 90. No miałem 4 lata, nie? Wtedy. To wiecie, ile punktów dostawali za zwycięstwo? No wiemy. Minimum 3 bramkami? No wiemy. 4. 3 punkty. A bo 2 plus 3 1, punkty, a, tak. Widzisz, 2 punkty dostawali za mniej okazałe zwycięstwo. Ale jak ktoś przegrał 0-3, to minus 1 dostawał. To ból tak, straszny, za porażkę 3 lub więcej bramkami minus 1. Zero za porażkę 1 lub 2 bramkami. Dwa punkty za mniej okazałe zwycięstwo, czyli na przykład 2-0. Ale bo jeden rozumiem, punkt za remis. Po co? Żeby motywować drużyny, żeby było prowadzą 3-0, żeby jeszcze... A kto to wymyślił? PZP, Jarosław Skalisza. Tak? Może ten Skalisza właśnie. Druga kategoria teraz, panowie. Dobra, teraz ty, teraz serio. Serio. Ligi Europejskie i Mistrzostwa Europy. W tym jestem gorszy. Nie. W tym jestem gorszy niż w ostatnim. Ale może ale w refleksie dobra. Będzie lepiej, więc wiecie. Dobra, najwyżej. Pytanie od widza Jana z Aarhus. Dania. To tam, Dania. Gdzie Grabara grał na wypożyczeniu. Tak. Może chodził na Arek. Arek to on zadał pytanie. A Arek Onyszko tam nie grał też? Nie. W Wiborgu. Nie, Onyszko grał... W Wiborgu chyba. On nie. Nie ma tego pytania, nie ma tego pytania, zadał pytanie. Nie ma. Kto bronił w ostatnim sezonie? Odpowiedź ja. Odpowiedź Grabara. Kamil z Aarhus. Może Kamila zaprosimy tutaj, zapraszamy do quizu. No. Ciekawe. No na razie zgodził. Tomek Kajta też nie graj się przyjść. Słucham? Nie graj szefa. No dobrze, szefową. Okej. Okay. Pytanie. Wymień co najmniej 2 zawodników, którzy po odejściu Cristiano Ronaldo nosili koszulkę z numerem 7 w Manchesterze United.
Radek Terlecki. No czekaj, bo pół minuty, czekaj, siódemkę wnosił, kto nosił? Tewes nie nosił? Nie, Tewes miał chyba numer i nie to. A za refleks, pół punktu za refleks, wiesz? Zapytam komputera. Ty, ja gdzieś to widziałem, powiem ci, kurde, widziałem. Manchester United, siódemka na plecach. Było ich tam, nie wiem, z pięciu i wszyscy zdobyli w sumie, nie wiem, z pięć bramek. Tak, tak, tak. Trochę przeklęty numer. Trzebuje dwa nazwiska. Kurczę, nie? Bo kończy się czas i będzie rażenie. Podajcie dwa nazwiska. Dawaj. Alexis Valencia. Komputer? No to Alexis, nie, że ty wiesz. Alexis. Trzeba po prostu było wybrać najgorszych, którzy tam najbardziej zabijali. Nie, mi się dynastia mi się przypomniała. Alexis dynastii. No. Ja ci mówię. Ja a Valencia to rozmawiamy. A jeszcze wiecie, kto był? Był szybki był? Michael Owen. O. No mówiłem. Angel Di Maria. Czyli same... Memphis. Tuzy. Tuzy. Memphis, no? Tak. Memphis, a teraz co robi Memphis, to? Ile jest? 3-2? Pytania pana z Orchus, ale bardzo mi leżą. No to... To ostatnie zadanie. Lecimy dalej. To ostatnie zadanie. Ale widzisz, jak zadziałało, jak od razu? Mówiłem, nie, bo już się nie boję, no trzeba, tego prądu. Bo ja nie ma czego się bać. Pytanie od Jarosława Skalisza. Ty, Jarek, mi się wydaje, że tu macie o palce w całym tym quizie, wiesz, że to robił. On nie tylko w jednym quizie, powiem ci. Aha. On to już tutaj naszą legendą jest. Uwaga. Jak nazywa się piłkarz występujący w poprzednim sezonie w Bayernie Monachium, który ma najwięcej tytułów mistrza Niemiec w całej historii Bundesligi? Ryzykujemy. Roko to z Bundesligi. No ale to wiesz, kurde, najwięcej tytułów mistrza Niemiec w całej historii Bundesligi. Może taki, co grał i w Borussii. Taki już nie musi być. No Borussia zrobiła dwa i później odpalili tą serię, która trwa do dzisiaj. Może Mats Hummels. Tak, oczywiście. W którym roku Hummels przeszedł? Hummels w 2016. Nie, to nie. Na 100% nie. To musi być jakiś mega doświadczony piłkarz, który... Kończy się czas. Czas się nie kończy, no właśnie. Dobra, wiem. Chyba. To musi być Frank Koniec Ribery. Czasu? Frank Ribery. Tak? Komputer? Dobra, Frank Ribery. Frank Ribery? Yes. Brawo, brawo, brawo. Ale français. No. Coś czekaj, coś mnie tu... Wiesz dlaczego? Bo Frank Ribery przyszedł moim zdaniem... 9 tytułów. Ja myślałem, Robert, z 11 lat temu przyszedł. Tak. A Robin Müller, Alaba mają po 8 tytułów mistrzowskich. A Ribery 9. Dwa razy. Aha, wiesz, tak. A reszta jest wszystko kasowe. Za blisko nie dajecie nic. Za blisko odpowiedź. Za blisko nie ma. Nie ma, nie płacę. Tak, ale widzę jedyną możliwość, działamy. Żeby w quizie nie było pytań od Jarosława Skalisza. To nie było łatwe pytanie. Może damy mu teraz musimy chwilę przerwy. Musimy zaprosić Jarosława Skalisza. Nie, nie. I sprawdzić go. I go sprawdzić w studiu, a wtedy nie będzie pytań od niego, no bo trudno, żeby tylko jego... No właśnie. Michał z Warszawy, Grzegorz z Warszawy, Roman z Warszawy i Radosław z Pruszkowa zadają. I my tak zrobimy sobie pytania. I Jarosław będzie odpowiadał. I będzie sam. Co jest, jakiś pomysł? Mi wydaje, że jakby tak było, to on później będzie zmieniał miasta, będzie tym samym gościem. Może tak, tak może być, no? Tak, oni może to wszyscy być. Mają oni clever, clever guysi. Clever guysi. Już mówisz, jakbyś w tej Australii grał? Już mówisz, jakbyś w tej Australii grał? No yes, a czy znasz jakieś przekleństwa australijskie? God damn it. Na przykład takie prawie. Uniwersalne. Nie, ale słyszałem, że jest slang taki australijski, nie? Tak. Ale nie ma szans, żeby teraz powiedział coś, ale... Ale za rok trochę pojedziesz na wakacje do Polski. Na przykład. Jola, jedziesz. Kolejne pytanie. Pytanie od widza Kamila z Warszawy. To ja. W którym roku na turnieju finałowym Mistrzostw Europy zadebiutowała Albania? Kurczę. Ty to wiesz? Oczywiście. Pewnie ktoś robił ten mecz. No przecież a, na jednym, no. No to prawda. No tak, we Francji. No brawo. Tak, 2016. 2016, komputer? Albo 2019 może. Racja. Nie, nie. To tak jest. No tak, to nie nas, to w ogóle ładnie, no, dobrze, chyba tak mecz otwarcia. No, taki, no, nie, co, tam, co tam w końcówce Francuzi na 2-1 z Rumunią było. Z Rumunią, ale tak, oni grali mecz w tej grupie. Bardzo ciężka grupa była. Coś tam grali nawet, nie? Nawet mieli dobrego włoskiego trenera. Zajęli trzecie miejsce w grupie A za Francją i Szwajcarią. Nie, nie, takiego mieli bardzo ciekawe. Ja spokojnie, panowie, spokojnie. Ale co nawet Zimi go przyjmował w reprezentacji Polski, prawda? Tak, się ładnie grała ta jego drużyna. Tak, dobrze grali. Nie, no. Co ty chcesz od Albanii? Nie, ja tylko słucham, teraz będę już wiedział. A nie ma jakiegoś pytania o Radosława Majewskiego? Nie wiem, czy będę wiedział. Może być ciężko. Kolejne pytanie. Dobra, Ligi Europejskiej, Mistrzostwa Europy. Jedziemy. Najlepszym strzelcem ostatniego sezonu Ligi Rosyjskiej został 21-letni Fedor Halov, 15 goli. W barwach jakiego klubu występował?
No i dobra. To... Nie, tu trzeba strzelić pewnie. I po co? Trzeba strzelić jakiś rosyjski klub. Nie? Nie naciskaj. Nie naciskaj. Ty, ale może on być jakiś tym. Ale jeśli nikt nie odpowie, to wtedy ja wybieram drużynę. Strzelimy jak Jola wybierze. Strzelimy. A, my też. Kończy się czas i nikt nie wybiera, czyli będę musiała wybrać. Żeby nie kusiło. Muszę pomyśleć, jak to jest. Że nie wiem nic, ale tak udaję, że wiesz. Anusz? Koniec czasu, więc wybieram Mavenos, którzy prowadzą. Albo coś nam tak postanowiliśmy, że albo Zenit Sankt Petersburg, albo Spartak Moskwa. Bo już nie znamy więcej drugiej. tak naprawdę nie znamy więcej. Nie, Lubię Kazań i tak dalej. Może Zenit? Tak, zaryzykujemy, że Zenit? Komputer? Oj! Nie. CSK Moskwa. Czyli co, punkt minus oni? Wy dostaliście punkt. Bardzo. Ile jest? CSK Moskwa. 4-4. CSK Moskwa. Ile jest? No 6 do 3. No tak. Czyli będzie mu dogrywał Szymański. 6-4? Nie, Dinamo Moskwa. 6 do 3. Dinamo Moskwa. No to dobra, po tym 4 znajdziemy. Ostatnie pytanie w tej kategorii. Moskiewskie drużyny. Ta jakaś kategoria mi nie leży. Pytanie od widza Filipa. Tu pewnie refleks będzie się liczył. Z jakiego włoskiego klubu przeszedł do Liverpoolu Filipe Coutinho? Łatwe. Z Interu. Z Interu Mediolanu. Komputer? No przepraszam. No. Szybcy byliście, tak. Ty, ale ja też nie wiedziałem, tak tylko jest. Chciałem, żebym w szybkości wiedział, byś? Nie. No i dobra. No ale następna kategoria może, nie, tak? Ale pytanie, ja to... gdzie teraz wyląduje, tak? No właśnie, bo coś, ciekawe. Czy w PSG, czy... To jest tak, na koniec płacisz za gościa, tam nie wiem, 120. 150. Ale ile... Już było, że PSG idzie Neymar, tak? Ale ile on musi mieć zarobków i każdy klub się drapie... Nawet właśnie Neymar... nie chciał dużo. Neymar chce się zgodzić na obniżenie zarobków. Kurde, zejść do tego, co miał... Nie... Ale zarobił przez ten czyli czas. Czyli jak może. Odchodziłeś z Lecha do Pogoni, to zgodziłeś się na obniżenie zarobków? Ja miałem więcej. Ale nie, on, Neymar, zarabia 38 milionów za sezon, więc łatwo jest zrezygnować z 38 i mieć 24, no wiesz, no. I ty miałeś więcej niż dalej Neymar? Dalej nie masz na co tego wydać. Ja miałem blisko Neymara. Tylko, że w Polsce. Ale ten, 14 baniek, no jak można zrezygnować teraz? Wiesz, on zarabia... Mi stu by szkoda na przykład. Dlatego w tym quizie musisz grać, w tym, wiesz. W tym quizie. W tym, co pokazywałeś na telefonie, nie? Że tam można. A ty przeliczałeś tą walutę australijską? No 2.6, to liczę ona wszystko, codziennie patrzę. Jak to fajnie kurs? Codziennie kalkulator i... Że pieniądze australijskie, to nie wszystko, ale są z plastikowe, wyobraź sobie. Nie możesz ich przedrzeć. Możesz to tak jak rumuńskie, też są takie. Nie spróbuję. Gdybyś niestety się okazało, że przedarłeś 100 dolarów na pół, to nie miej do mnie pretensji. Nie miej do mnie pretensji, bo ja byłem tam w 2000 roku, kawał czasu temu. Mi się wydaje, że 15 lat może odrobinkę zmienili jakieś rzeczy, ale nie wiem. Mi się wydaje, nie, że może tak być. Aczkolwiek... Ciekawe jak z walutą. Chwila przerwy teraz, bo pytanie dla widzów. Tak. Więc też możecie odpowiadać, ale trochę później. Pytanie od widza Michała. Mistrzostwo jakiego kraju zdobył w ubiegłym sezonie Adrian Cieślewicz? Ja wiem. Naprawdę? A jeszcze nie. Nie wiem. Ale nie, pierwszy rzut taki... Strzelajmy. Może ja bym strzelił jakimś... Co? Ja mistrzostwo też. Jakiego na kraju? No ty powiedz. Nie, a ja stawiam na wyspy. Na wyspy. Owcze? Powiedzcie. Kurczę, ja też chciałem. Wyspy Owcze? Ale a Radek też? Wyspy Owcze? Ja z tym myślałem, tak. Romek mówi Luksemburg, to czekajcie, to ja też powiem coś... Dziwnego. Andora. No to może jakiś tam... Ty, albo Liechtenstein też jakiś taki. Liechtenstein podlega pod Szwajcarię bodajże, ligowo. Nie, wiecie? No nie wiemy właśnie. Wali? Walia. Jest pomocnikiem The New Saints. Adrian Cieślewicz. Pozdrawiam Adriana. Przecież mógł New Saints. Chyba nawet trafić. Nie, mógł wylosować? Legia chyba może wylosować w dalszej rundzie, bo... A nie, bo to mistrzowie, przepraszam. To może Piast, ale nie, bo Piast przecież, jeżeli by wypokonał Batę, to trafia na... Ale nie, że nie był... Na Rosenborg. Ale wcześniej, jak było losowanie. Tak myślałem. No dobra. Skoro mowa... Weź tu wygrać. Tak, ja nawet nie wiem, że Piast grał. Słowo Rosenborg pierwszy raz. Chorwackie? Ale skoro mowa o Lidze Mistrzów, to teraz właśnie pytania... To teraz my. W tej kategorii. Liga Mistrzów i Liga Europy. Champion. Teraz od tej pory. Grałeś w Lidze Mistrzów? Gra, nie. Nie znowu. Na play. Pytanie od widza o pseudonimie Legos 3000.
Pozdrawiam. Zabawiak. Kto był rywalem Realu Madryt w meczu finałowym Ligi Mistrzów, w którym Iker Casillas zagrał wchodząc dopiero z ławki rezerwowych? Bayer Leverkusen. No właśnie. No to jak ty wiesz, komputer? No to ja wiem. No, ale ty, ja mogę tak zawsze wciskać. Ja mogę zawsze wciskać. Zastąpił wtedy kontuzjowanego Cezara. Aha, Cezara. To nie było czasem w Szkocji na Hampden Park? Brawo. Tak, 2001-2002. Tak. Hampden Park. Byłbym za... miejsce, tak? To, no. Ty, no to ja będę wciskał, no to mów. Wciskaj, Grześ będzie odpowiadał. To jest 8-3. Mhm. Musisz, byłeś pomocnikiem, jesteś pomocnikiem. No musisz pomagać. Pomagać, no dobra, cały czas. Zagrać coś. Na długą piłkę, krótką. Tak? Ty na bramce bronisz, tak? A skąd ty klikasz? Skąd ty klikasz? Kiedyś na czacie się tak robiło, mówiło, ile masz wiosenek, skąd klikasz? Ile masz wiosenek? Wiosenek, skąd klikasz? I na przykład ktoś ci nie odpowiadał. I siadłeś do innej osoby. No dobra, dobra. Tak się poznaliśmy. Na czacie, na Onecie. A teraz jesteśmy tutaj, dobrze. Pytanie od widza Michała z Warszawy. Który reprezentant afrykańskiego kraju zdobył najwięcej bramek w Lidze Mistrzów? Słucham. No. Sonę? No bo... No to powiedz ty. No ty weź, weź. Ale masz koszulkę tego koloru. Dobra. Didier Drogba. A my byśmy strzelali, że Eto. Komputer? Drogba? Drogba! Dokładnie, strzelił pod 50 pewnie. 40 parę. Didier Drogba, 44 gole, a Samuel Eto, 30. Tylko, że Radek nie usłyszał, bo powiedziałem, dobra, a Drogba? A Drogba. Dobra. Dobra. Chcę mówić, co ja miałem w głowie, jaki pomysł. Ale refleks, tak? Tak, wiadomo. Teraz możesz powiedzieć, ale... Czyli ożywiłem na pomocnika. No teraz to się dzieje, no ruszył. Po tej rozmowie ja się wziąłem za siebie w środku. Druga połowa, tak. Tak jak w meczu, nie? Okej, pytanie od widza. Jakub z Gruty koło Grudziądza. W ćwierćfinale Ligi Mistrzów w sezonie 2006-2007 Manchester United przegrał pierwszy mecz 1-2, ale w rewanżu zwyciężył aż 7-1, awansując do półfinału. Jaki włoski klub był wówczas? No to też nie. Tak, nie. No to ale że razem jesteśmy. Komputer? Daj nam ogromną piąteczkę z góry taką. Taką? Wszystko, tak. No bo to był szokujący. Wiesz, tak, to prawda. 8-5. Te? No i co teraz, panowie? No, no przegrywam, ale mniej. Wiedzieliśmy. A ja nie. Ale duet. To jest niepotrzebne chyba, prawda? Nie. Weź dwa właśnie i trzymaj. Na dwie ręce graj. Kolejne pytanie. Też pytanie od widza Łukasza z Dzierżoniowa. Tak. Liverpool po wygraniu tegorocznej Ligi Mistrzów jest już trzecią drużyną, która sięgnęła po trofeum rok po przegranym finale. Podaj minimum jeden klub, który również tego dokonał. Czyli przegrał w finale, a rok później wygrał finał Ligi Mistrzów. Wymyślimy. Wymyślimy tą drużynę. Klub, którego nie ma. Znam FC, takie, co... Powiśle Warszawa. Ale rok KS? Po? Czy generalnie po przegranym finale? Nie, rok po, że zagrał w finale i przegrał. Dobra, już wiem. Wiem, AC Milan. No, a nie, to było 2 lata później. To był 2005. Ale chyba pierwsza to się liczy. Komputer. Tak, masz rację. 2005, 2007. Czekaj, no, to kto? Szeleśmy. To jest odpowiedź, czy nie? Nie. Hamujemy. Naprawdę? Hamujemy. No, dwa w porządku wygrał. Nottingham Forest. Ale finał przegrał i wygrał. Koniec czasu. A wygrał następny. Ale następny wygrał. Kurde, nie jest. Jak odpowiedź? Nie możemy przeciągać, bo potem nas zjedą w komentarzach. Nasi kochani widzowie. Czekaj. No już przeciągają. Przeciągnęliśmy. Jaka dobra, drużyna? Strzelmy. A nam to w ogóle nie przeszkadza. Bayern Monachium. O. Komputer? Tak? Odpowiedź? Tak. No, z Walencją. 99-2000. Tak, brawo, Michael. Ale panowie, ale Milan też. Ale to się nie zmieni. Milan też. 8 drużyn z Milan w sezonie 9-2-9-3 i później 9-3-9-4. Brawo. 9-3 przegrał z Olympique Marsylia, a 9-4 wygrał z Barceloną. A Bayern w sezonie 2011-2012 i potem 12-13. Są 8 drużyn kontrowersje. Są pewne kontrowersje. Tak? 8 drużyn padło nazw, więc po pierwsze.
padła inna nazwa, po drugie po czasie, po trzecie nagle wyszedł Bayern, ty, i to prawdziwe. A po trzecie mieli wymyślić drużynę, No, a Bayern, ta drużyna już egzystuje. A Bayern istnieje, mieli wymyślić. Komputer, nie wiem, co robimy, tam trochę przyciągnęliśmy. No pół punktu, albo nam też pół. No. Albo z sześć nam. Mogę dobrze, staniecie trochę do liczonego czasu. Dobre, to weźcie teraz nam, dajcie 10 sekund, jak łatwe pytanie. Dobra. Macie nawet 30 tak sekund robimy. Więcej. Ale czekajcie, to nie będzie łatwe. To chyba nie chodzi o czas u nas. Weź może... Dobrze, pytanie. W barwach jakiego klubu w fazie grupowej Ligi Europy występował Robert Lewandowski? Ty, no a co umowę mieliśmy? Mieliśmy umowa? Sekund. A, tak. No i co? Dobra, oddaję. Oddaję. Nie wiem, że przedłużony czas. Rozmowy, dobra, ten oddaję. Dżentelmeński. Oddaję. To weź ty powiedz. Pytanie? Oddajemy wam ten. W barwach jakiego klubu w fazie grupowej Ligi Europy występował Robert Lewandowski? W barwach jakiego klubu? Co? Jeszcze raz? Nie przez mowę. Radziu, ja się pomyliłem, bo ja myślałem, że wy chcecie dłuższy czas. W barwach jakiego klubu w fazie grupowej Ligi Europy występował Robert Lewandowski? Oddajemy wam to. Domu, tak? Tylko no teraz... musicie to zgadnąć. Nie. Możemy wam nawet podpowiedzieć. Nie, to weźcie. Właśnie. Dużo zrobiliśmy dla nich. Podpowiadamy. No, ma dwa... Ale Grzesiu chyba tam... No, dobra, podpowiemy. Z Nicz Pruszków jeszcze. Nie. Poczekaj. Zastanówmy się, o nas lepiej historię z Nicza od ciebie. Pamiętaj, koniec nie, czasu. Borussia według mnie, oczywista sprawa. Ja Komputer? No tak, żółta koszulka. W sezonie 2010-2011. Trzecie miejsce w grupie mieli za PSG i Sevilla. On grał w Lechu, ale to był jeszcze Puchar UEFA. A, okej, okay, czyli się to nie były zdziło. Rozgrywki Pucharu UEFA, bo to był sezon 2008-2009, jak grał w Lechu wtedy. I fajnie grał wtedy, Rengifo co prawda na szpicy, no tak. Ale Lewy tam... Wchodził no cały czas. Grał. Mój ulubiony puchar europejski to był Puchar Zdobywców Pucharów. Pamiętacie takie rozgrywki? BZP. Kapital. Już dawno go nie ma. Dawno, ale w czwartek. Bardzo fajne rozgrywki, wdzięczne, bo można było być zespołem mocno średnim w swojej lidze, wygrać puchar oczywiście i grać sobie w Europie. Bardzo lubiłem te rozgrywki. Tak, ale zlikwidowano go, bo po prostu okazywało się, że na ogół wygrywali ci, co już i tak grali w Lidze Mistrzów, więc nie wiadomo było, czy finalista ma grać, czy jeszcze... A jak czy miejsce z ligi, tego, kombinacje były. Byłem na ostatnim meczu. Wtorek UEFA, środa Liga Mistrzów, czwartek PZP. PZP, Chelsea, VfB Stuttgart. 99? Gianfranco Zola, 8. Teraz będzie, nie ma takiego pytania. A teraz pytanie dla widzów, więc chwila przerwy na oddech. Jak nazywał się zawodnik, który zdobył ostatniego gola w dwumeczu półfinału Ligi Mistrzów FC Barcelona, Liverpool? Jak się nazywał kto? Zawodnik, który zdobył ostatniego gola w dwumeczu FC Barcelona, Liverpool. No, to proste. Wiedziałeś? No, ten. Ja już można mówić? Tak. Ori, Divock, czy nie? Tak. Divock. Divock, Origi. A nie liczą teraz. Wiesz, że gość w całej edycji Ligi Mistrzów trzy strzały na bramkę, trzy gole. I to w półfinale i w finale. Tak. Tu procentowa skuteczność. Ale właśnie po co w takich klubach są rezerwowi, nie? No on przecież cały czas nie grał. On nagle kontuzja w taki... W półfinale wchodzi. I jest potrzebny, nie? I robi robotę. Z taką rolą, prawda? No bo są tacy, co by... Byli tacy, co nie... Mogliby nie dać rady, czy coś. Nie, a byli tacy, co nie chcieli wejścia z ławki. Tevez kiedyś siedział na ławie w meczu Bayern Manchester City i był tak wkurzony, że go posadził na ławie. Była taka sytuacja. Powiedział, nie wchodzę i nie wszedł. Ale później oni to próbowali wytłumaczyć jakoś inaczej, tak? Że to nie jest tak, że coś mu się działo, jakieś próbunki są później. Żeby nie było. No ostatnia tak, kategoria. Miałeś tak? No właśnie, miałeś no nie, tak? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Australia. Nie, właśnie ja nie umiem. Charaktery tak nie umiem powiedzieć. Zawsze właśnie... Ja już grałem z dziwnymi rzeczami, nie? Palec złamany, z barkiem coś, dziura w głowie. I na następny tydzień byłem gotowy. No nie, to wiesz, pruszkowska szkoła. No wiadomo. No tak. 9-6, panowie. Ciągle mogą nas dopaść. Ostatnia... Nam liczą te punkty, czy nie? Nawet jak zgadujemy? Liczę. Ostatnia kategoria. Ligi Światowe i Mistrzostwa Świata. Grałeś? To właśnie w tym jestem mocny. Guzi. Teraz. To jest moja kategoria. Dawaj. Pytanie od widza Bartłomieja z Krakowa. Znam gościa. No. Czas ci na maila to pytanie. To pytanie. Wymień minimum dwóch piłkarzy, którzy w swojej karierze wygrali zarówno Ligę Mistrzów, jak i Copa Libertadores. Mów. No to czekaj. Jeden. No.
Ale się używa Marcena. Można tak mówić dziwnie? Można wszystko mówić. Strzelajcie. No dawaj, tak. Ale czekaj, do tych dwóch? Tak. Czy ty kolega chce, żeby go poraził prąd? Radosław. Dobra, to ja teraz tak. Tak jest. To tych dwóch? Tak, chyba tak. Tych dwóch? Dobra, czekaj. No ja, co z dwóch? W porządku, dziękuję. Nie wiem, ale... Koniec czasu. Dwa nazwiska. Wygrali Ligę Mistrzów i Copa Libertadores. No to tak teraz. Carlos Tevez i Ronaldinho Gaucho. A. Komputer? Tak jest! Tak jest! Neymar, to jest Danilo. A, widzisz, to tak. My a ja mówię, ty, takie trudne pytanie, to nagle odpowiem. A tu było już... Bo on ogląda po nocy Copa Libertadores. No tak, nie wyspany, sześć kaw później. Te komary nie świetały cały czas. Teraz będzie oglądał, nie wiem, rano. Z tej specjalnie do ostatnich. W dziwnych porach. Wstaje się do śniadania Copa Libertadores. Ale byś się poprzedniego wieczoru. Chcę futbol blendał do będę próbował. Ja w tak futbol właśnie ja mówiłem mojemu partnerowi, że ja tak piłką się nie interesuję. Nie bardzo. Tak, że ja tu mogę być, powciskam sobie, coś mnie porazi i sobie pójdę do chaty. Ale teraz może zacznę. Po tym quizie będę więcej wiedział. No. Lecimy dalej. Kolejne pytanie od widza Łukasza z Warszawy. 142 mecze w kadrze i zaledwie 2 gole. Oba zdobyte w półfinale Mundialu 1998 przeciwko Chorwacji. Jaki... Nie, czemu? Lilian Thuram. Lilian Thuram, tak. Komputer? Tak, bo nie dokończyłam pytania, ale było właśnie pytanie. Nagle na meczu zagrać 141 meczów. To ja z Lidz Pruszków Piast Piastów. I strzelić w półfinale Mundialu 2 gole i w żadnym innym meczu nie strzelić już prawki. To był za mecz, jest skuteczność. Slaven, to jest Chorwacja prowadziła. Slaven Bilic. I jeszcze Slaven Bilic wykartkował. Szuker pierwszą sztukę, czy nie? Czy to nie ten mecz? Tak, Szuker strzelił chyba, nie? Pierwszą sztukę po... Slaven nie Bilic ma pytania o Szukera? Nie wykartkował... A jak Szukera bym wiedział? Lolon Blanc, pamiętasz? Zciemnił tam faul i Blanc dostał czerwoną kartkę i Francuzi w dziesiątkę wzięli, to odrobili. Niebywałe. I w finale to są moje czasy, tak? Ja się interesowałem tak więcej. Tak. Widzę. Wtedy? Kurde, chłopaku, w finale Zidane dwie z Dyni. Boże. Jest takie pytanie? Plusik dla... No tak. Ale za tam tutaj plusik, proszę, jest. Te plusy tak w szkole są tyle warte. Plusik sobie no to sobie zrobię. Trzy plusy karne. Trzy plusy karne, tak jak na podwórku. Tu się nie gra do 10? To ale jest. Jeszcze może być remis. 10 do 10. 10 do 7 jest. Ostateczny. Już więcej nie będę mówił. Od teraz się bierzemy. Dobra. Od teraz. Dawaj. Pytanie od widza Filipa. Kategoria Ligi Światowej Mistrzostwa Świata. Wymień minimum 3 piłkarzy reprezentacji Niemiec, którzy zdobyli bramkę w wygranym 7-1 półfinale Mundialu 2014. Z Brazylią. No tak. Klose, Kroos. Hummels. Nie, Hummels nie. Hummels nie. Klose, Kroos i... Kedira. Schürrle. Nie, Klose, Kroos i Kedira. 3K. Komputer. 3K to był turniej. Tak jest. No, a kto jeszcze? Też Gece. Jak tam? Bo ja już coś, że Gece strzelił? Pamiętam. Jeszcze no to Klose i Schürrle po 2 gole. A, Kedira. Z ławki. Kedira, Kroos i Müller. Jeden gol. Nie strzelił w tym meczu. Bo ja też strzelił. Ja w tym nie strzelił. No niby to wiem, ale tak. Gece był rezerwowy. Nie, w tym 7-1 nie. Ja pamiętam, że Kedira właśnie po takiej kombinacyjnej akcji. Kroos chyba 2 strzelił, tak? Jedną. Schürrle strzelił 2. Schürrle 2. I Klose 2. A chyba w 23, bo już 4-0. Czy pamiętasz minutę? Ale właśnie, a ja jestem dobry na przykład z rejestracji samochodu. A macie kategorię rejestracji autobusu. Nie, ta jechała wtedy na... Kategoria muzyka, rejestracje i słynni piosenkarze. Ja już go zapamiętam. Nie grali w Rio, nie. Belo Horizonte, Belo Horizontazo, czy jak tam... się nazywa ten mecz. Tak. 7-1. 5-0 do przerwy. I podobno się umówili w szatni, żeby nie upokarzać Brazylii. Tak, no bo trochę już im było, głupie. To tak się umówili, że 7-1. No się tak umówili. Dali jeszcze 2 sztuki przerwy.
Kolejne pytanie. Czyli rezerwowi nie byli w szatni. Tak, czy co nie byli. No tak, Szyle wszedł i dwie dał. To akurat. Nie wiedział o tym. Bo się rozgrzewał. Nie był w szatni, no nie był w szatni 100%. Ale pamiętasz i wściekły Neuer, że ta jedna bramka padła. I wściekły tam wyluzowanie. Tak. Wściekły. No to jakby, pytanie, jaki był Neuer? Jaki, no, ja był Neuer w końcówce? Wściekły. No, jaki był Neuer w końcówce? Mimo 7-1 wściekły. Ale mi się wydaje, żebyśmy nie zdążyli, bo oni byli szybsi. No to teraz jeszcze są dwa pytania, musicie... Uderzę szybciej. Pytanie od widza Michała z Warszawy. Która reprezentacja ma na swoim koncie najwięcej zwycięstw w Pucharze Narodów Afryki? Zobaczmy. Ale gdzieś widziałem takie pytanie. Nie wiem, się wydarzy. Ale nie chcę ci sugerować. No to co? A co byś ty dał? Seryjnie. Na ryzykami? No. A, czekaj, trzy. Raz, dwa i... Dobra, raz, dwa. Kamień, daj. Ty mów, dobra. Senegal, bo starszy. A my byśmy zaryzykowali Egiptem. Komputer? Ojej. A ciebie widzisz, a ja czekam. A co chciałeś? Ja chciałem ty powiedziałeś sobie Kamerun. Kamerun. Egipt 7 razy, później Kamerun 5 razy i Gana 4 razy. Tak, bo ten Egipt ciągle dochodził do finału. Ale to też by nic nie dało, czyli wygrywał, ja i ty byliśmy blisko. Ale jesteśmy zgrani w papier może. Czyli Mido tak. Tamte, nie, Mido napadalnik. Powiedziałem, poszedł do Boltonu i tam wszyscy mówili, on miał taką tkankę z 20. Troszeczkę. Taki napuchnięty, taki delikatny. Ale dobry napastnik, miał taki moment, że strzelał fremy. On nie w Tottenhamie? Ty, ja pamiętam wszystko wokół, ale nie odpowiedzi na pytania. Ale nie... Czyli to Jola ma dwa pytania, a nie my nie umiemy. I to nam wysyłają zbyt może takie, wiecie. Widzowie, tak. Teraz chcemy tak bardziej lifestyle'owe, nie? Tak, konkretnie. Jaki był Neuer na końcu, no kto jaką miał nadwagę. Pytanie nie jest łatwe. Pytanie powinno być, Egipt wygrał najwięcej razy to był drugi. Afryki. Jaki był... Hossam Mido, który był później w Boltonie. Ile miał nadwagę? Czy miał nadwagę? Jak dużą nadwagę miał? I słupek, 18-22 i ty musisz wejść w ten słupek, nie? Albo 16, widzowie, 17. Widzowie, słyszycie? Teraz potrzebujemy od was tego rodzaju pytań. Bardzo prosimy do następnych quizów. Do kolegi wokół. Radka z Pruszkowa. Nie taki konkret. Radek z Pruszkowa, ty, dobrze, nie mówią nazwisko. Będą wiedzieli, że w piłkę gram, a ja nic nie wiem o piłce. No. Ostatnie pytanie w tej kategorii. Pytanie od widza o pseudonimie Balboa. Rocky. Rockson, no tak. A przed pytaniem jak wcisnę, to czytasz? Tak? A właśnie to rozmawialiśmy, to byłoby historyczna odpowiedź na pytanie. No. Bez pytania, czy tak ktoś zgadł kiedyś? Tak, Tomasz Smokowski, nie wiem, chyba był początek po pytania, chyba, po jednym słowie, tak jakby po jednej nutce. Ale jakie to słowo? Było takie coś w rodzaju, z jakim rywalem piłkarska reprezentacja Polski... Polski i koniec. I wiedział, wydedukował, że pewnie chodzi o pierwszego rywala... Na mundialu. Tak, na mundialu, albo na euro. Zagrała na mundialu, mówi Brazylia. Kurczę, okazało się... Albo w szybie widział pytanie może. A, nie. To są takie pancerne szyby, chyba się nic nie... A tu nie ma szyby tam, gdzie czyta. No dobra. Okej, pytanie. 12-7, jedno ostatnie pytanie. Jeszcze możemy to wygrać. No ty teraz, dawaj. Wymień jednego z trzech zawodników, którzy w ciągu swojej kariery zdobyli Mistrzostwo Świata, Ligę Mistrzów i Złotą Piłkę. Mundial, LM, Złotą Piłkę. Jednego piłkarza, tak? Tak. Jednego z trzech, tak. Jednego. Łatwo, chłopaki. Kluczem kto Złotą Piłkę i potem... Mundial i Liga Mistrzów. Radosław mówi Ronaldo, ten z Realu. Komputer? Luis Nazario de Lima. Luis Nazario de Lima. On nigdy nie wygrał Ligi Mistrzów. No właśnie, to jest to. Ale on nie wygrał Ligi Mistrzów. Jego kolega z drużyny... No dalej jeszcze pokombinujcie. Kogo byście? Ja bym Kakę rzucił. Kaka jest, tak. Niebywałe, że Ronaldo nie ma wygranej. On miał dobry w Milanie, co nie te rajdy. No widzisz, ja tu na przykład wydać ci odpowiedź, a ja do tej odpowiedzi takie historie, tak, na przykład. A jeszcze był, wiecie kto? Ronaldinho i Zidane. Ronaldinho? Zidane mój ten, idol. No i Radek. Nie wiedzieć. Muszę to przemyśleć. Ale to wrócę na chatę. Co? Nie, no bo po prostu najciemniej zawsze jest pod latami. Tak. Zidane nie wziąłem, Mati Borek nie wiedział, kibic Realu, z jakim trenerem Real wygrał trzy razy z rzędu Ligę Mistrzów. To zaproszę, aż brzmi takie zaproszenie. Ale to jest to, co sobie pytanie. To jest to. Każdy go kojarzy z Arką, nie?
A ja myślałem o jakiejś skóry. No co tam się... To teraz jeszcze pytanie dla widzów. Widzów od Marka z Garbowa. Byłem w Garbowie. Byłeś? No. O. W porządku jest. Pytanie. Podczas Copa America w 1999 roku Martin Palermo w meczu z Kolumbią wykorzystał 3 rzutów karnych. No, to była odpowiedź. W jakiej reprezentacji występował? No tak, tam właśnie. Na radio teraz byś wiedział pewnie. Widzisz, ja wiem takie, nie? Kiedy nas nie dotyczy. Jak jest grał stawkę, to ja się usuwam. To powiedz, już pewnie widzowie na czacie odpowiedzieli. No Argentyna? No pewnie. No, brawo, super. Aj, Radziu. Super, cicho. Ten jest. 13-7. No. A my się dopiero... Oni się rozkręcili. A teraz w rewanżu już by na pewno było... No inaczej, by było inaczej. Mam oto puchar za zwycięstwo. Ja taki mam. A masz taki puchar? Proszę bardzo, gratulacje panowie. Dziękujemy bardzo, w twoje ręce. Zaproś nas do Australii na rewanż. Dokładnie. Zapraszam, no dobra, od tej pory zapraszam. Ja bym się odpowie, pająki będą gryzły. Zamiast rażenia prądem będą pająki gryzły. A to fajne nawet. Fajne, możemy zapraszać. Tylko później nie chciałem już tak, wiesz. Dlatego zacząłeś odpowiadać dobrze. Tak. Zobacz, już napisane, czyli wiedzieli, pewnie. Przypomniała mi się na tym... Nie, mogę pokazać, że w razie czego czekał też puchar... Jakbyście wygrali. Taki mocno zakurzony. Radosław i Grzegorz. Ale weźmiemy sobie. No nie, no, chodź, daj chociaż postaw. Na Insta tutaj wrzucimy, tak? Nie, to, nie, dobra, koszty, okay. To są koszty. To są koszty postawienia. Dobrze, panowie. Gratuluję. To jest niestety koniec naszego programu. Nie, nie, nawet nie anegdotę, tylko przypomniało mi się, że czytałem kiedyś historię Australii, jadąc tam, no bo... Na igrzyska, żeby może by się... Warto się przygotować. I czytałem, że jak pierwsi osadnicy, wiecie, no, więźniowie, którzy tam dotarli... To Cook, tak? To Cook, chyba tam. Nie, 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 mówię, on odkrył, ale mówię, osadnicy z Europy nie mogli sobie poradzić z insektami, bo były tak natrętne i niczym nie można było ich, no jeszcze nie było takich repelentów jak dzisiaj. Gzy, zresztą ja też ich doświadczyłem, ale to na północy, jak polecieliśmy na tą wielką rafę koralową, słuchajcie, no takie gzy, takie chmary, nie można było stać w miejscu, bo po prostu opadały człowieka. I ci aborygeni, którzy tam mieszkali, wiecie, jaką na wybrzeżu, jaki mieli sposób w naturze repelent. Jakiś jeden rodzaj ryby łowili, duży, rozcinali tą rybę, przecinali brzuch, zakładali na głowę jak czapkę i z tej ryby wypływało to wnętrze, tam tak krew. Sterowali. I to była jedyna rzecz zabezpieczająca przed insektami. Także ja mam pytanie, kto jedzie, ale która ryba? To wrzucę ci SMS-em. Pierwsza rzecz to będzie banknot, a druga to tą rybę. Tak. Tak jest. Tak, to już w samolocie z tą rybą zacznij, to szybciej wysiądziesz sam. Boję się, że współpasażerowie mogliby... Nie dać rady. Powiedz, że ich ratujesz przed tymi insektami. Dobra. Tylko kurde, nie pamiętam, ja sam odpowiedzi, a wiesz, że stolicą co jest Australii? Właśnie nie Sydney, wszyscy. Canberra. No i dobra. No Canberra, no. Ani nie ma, ale to takie moje, to takie delikatne. Przecież to jest, dobrze, to plusik dostaniesz. Trzy plusiki. Jola jest dla waszej drużyny. Też jest gotowa, tak. Z Gegry byś? Z Gegry. No z Gegry jesteś dobra. Ale to chyba ile? Kilka lat temu, to nie tak, że dawno, bardzo dawno zmieniło. Naprawdę, no kiedy? Ile lat temu zmienili? I za rok mają wrócić z powrotem. Tak, mają akurat do Sydney wtedy, nie? Akurat tak ty będziesz. Akurat tak będę, no takie. I tak będzie. Taki ukłon. I tym optymistycznym akcentem kończymy nasz quiz pod napięciem. Pamiętajcie o subach, łapki w górę. Będziemy wrzucać nawet mimo wakacji dużo nowych materiałów, więc śledźcie nasze konta na Instagramie, na Facebooku, suby, na Twitterze. Suby, nie? Subów jak suby. Najwięcej, mamy już 40 tysięcy, lecimy dalej. Pamiętajcie, że jak przebijemy 50, Jola występuje tak, w roli zadeklarowałam. Gracza. I to jeszcze w składzie z Tomkiem Hajtą. No, ma być z Tomkiem Hajtą, z tobą chciałam też, bo też widzowie chcieliby. Mati Borek też chce, wszyscy chcą. Ten quiz się sam też będzie prowadził. To quiz sam się poprowadzi. Słuchaj, ja jestem dobry w czytaniu. Radosław, Radek mamy też, tak. O. No i już. Robimy wideokonferencję, nie będzie cię raziło, ty nie, to masz swoje pająki. Specjalnie przyjadę, 25 godzin lotu, przyjadę, zrobię i pojadę. I wyleci. Tak zrobimy, mamy. Dobrze. Słyszeliście, więc 50 koła subów i dziękujemy wam za to, że byliście dzisiaj z nami. Dziękuję też naszym gościom, ekspertom. Dzięki. Do zobaczenia wkrótce. Pa, pa, pa.